A45, nigga, you're good for takeoff. You're good for takeoff. Am I? Are you seeing what I'm seeing? You know, shut the fuck up. Now, football. A ty musisz tak chodzić jak paniszcze? Co symbolizuje ta koszulka? Real Madrid, away kid, season 23-24. Ale nikogo to nie interesuje. Otwórz. Ziomeczku, chodź pogadamy o czymś. W tym kicie, w zeszłym tygodniu, rozumiem. Real Madrid pod wodzą walecznego Carlo Ancelottiego. Nie rozumiecie tego. Odesłał do domu sprzedawczyków z Manchesteru City. Czemu sprzedawczyków? Nie lubi Manchesteru City. No dobrze. A mogę włączyć ten kawałek? Dobrze. Od kiedy tu jestem, a jestem tu niecałej godzinę. Ten kawałek leci na stop, to jest Wreckage. Z najnowszej płyty Ciemna Materia. Yes, Dark zespołu Matter. Pearl Jam. Perłowy Jam. I to ma na Spotify obecnie 130 tysięcy wyświetleń, z czego 130 prawie jest moje tysięcy wyświetleń. Nie słuchasz tego cały dzień non stop. Sprawię cały dzień poza spaniem, no. Słuchasz tego kawałka więcej niż 8 godzin dziennie? No. Dobrze, Włodek dużo słucha Pearl Jamu, kochani. I to jest też niesamowite, bo w ogóle cały świat żyje tym, że wyszła nowa płyta Taylor Swift. Cały świat tym żyje? Na pewno więcej niż nową płytą Pearl Jam. Najwidoczniej nie cały świat tym żyje, krosko, ja nie wiedziałem, że wyszła nowa płyta. No bo wyszła dziś, chyba, czy wczoraj. No Pearl Jam też wyszedł dziś. Naprawdę Pearl Jam się tak podłożył Taylor Swift, to przynajmniej... Nie, to Taylor Swift się podłożył Pearl Jam. Nikt nie będzie wiedział w ogóle, że płyta Pearl Jamu wyszła. No i nie podobasz mi się. Drodzy Państwo, ale za to wszyscy wiedzą, że Stany Zjednoczone Ameryki Północnej odwiedził prezydent Andrzej Duda. Była to wizyta przyjacielska. You know, this gentleman is doing a fantastic job. The people of Poland love him, they really do. Wizyta ta, która objawiła się niczym plemionom, niczym jak u plemion na wyspach Trobrianda, tradycyjną wymianą totemów. I są memy, że Andrzej Duda dał Trumpowi złotą szczotkę do kibla. To jest buława. To czemu buława wygląda jak złota szczotka do kibla? Bo złoto to szlachetny metal, Karol. Złote. Pasujące do szlachetnych ludzi. A skromne. Oczywiście oni rozmawiali o poważnych rzeczach i tak dalej. Złota patera. Patera, no, to wiadomo. A Donald Trump trzymający buławę, mówiłem. A dalej to też może być złota szczotka do kibla. Nie, no to ta buława wygląda jak z Diablo 2. O, coś takiego właśnie, mhm. No okej. Okay. A tym się co? Waliło z Axa, czy co? Zwaliło się z Mace'a. Zwaliłem z Mace'a, a mój kolega walił z Axa. A ty? A ja widziałem, Karol, bardzo ciekawą rzecz. Czy ty wiedziałeś, że Ellen jest niemiła? Oczywiście, że tak. Tak? Ellen została skancelowana przecież. No nie! To mnie coś stare ominęło. Kiedy to się wydarzyło? A to, ale ma program dalej? Nie. Od kiedy okazało się, że Łukasz Jakubiak tak naprawdę u niej nie był, to ja powiem ci, już w nic nie wierzę. Czyli nie był? Nie no, on był, tylko że w swojej głowie. Ale mama mu dzwoniła i mówił, że się właśnie dostałem do Ellen. Ale to on dzwonił do mamy. Czy mamy było kłamą? Mamo? Ellen zaprosiła mnie do programu! Nie, no właśnie gdzieś mi tak mignęło coś tam, Ellen skancelowała. Czy nie wiem, czy jej program jest, czy nie możesz sprawdzić, ale ona została tak szerzej bardzo, że tak powiem, skolautowana przez to, że bardzo źle traktowała. No nie ma. Do 2020. To nie wiedziałem, że Ellen już nie ma. Jedne dwa lata się zajęło, żeby ta informacja dotarła w internet. Internet Explorer. No. Nie, okazało się, że ona miała jakieś bardzo złe stosunki, jeżeli chodzi o pracowników swoich. Fuck. Dobrze, to ja pokażę Państwu za to informację sprzed tygodnia, mianowicie jeżeli nie byliście pod kamieniem, ewentualnie w łódce, ewentualnie w zalanym Range Roverze, to pewnie dowiedzieliście się o tym, że w Dubaju były ogromne opady deszczu i ogromne powodzie w zeszłym tygodniu, ale skoro... To woda... dobrze, bo tam jest zawsze sucho. Dokładnie tak samo jak z globalnym ociepleniem, przynajmniej można sobie posiedzieć w ciepełku. Póki jeszcze nie ma tego kryzysu, że się wszystko zacznie palić, huragany i powodzie, no to ten okres przejściowy jest fajny, milutki, nie? Wkleisz tu radku tą grafikę, że to wszystko się już dzieje, nie? Thousands of records, atmospheric rivers, flash floods, tornadoes, wildfires. This is fine. Things are gonna be okay. Dzięki. To tak jakby się nie działo też wcześniej, no to chciałbyś powiedzieć, że co, że teraz my byśmy nagrywali LS-a, a tu za oknem byłby ogień, tak? No to tak jest w Kalifornii na przykład, dwa razy do roku teraz już. A ma pan dobór, że się... mam. Jaki sposób... Tego jeszcze nie ma w Krakowie, o co ci chodzi? Ty ograniczasz swoje CO2. Bardzo mało podróżuje samochodem. I uwaga, uwaga, nie liczy się kupowanie dodatkowego pakietu w Ryanairze na ograniczenie CO2. Nie, no bo podróży... Gdzie to jest? Offsetowanie swoich podróży jest w ofercie przewoźników też od ładnych. Pięciu. Nie pięciu. Pięciu. Na pewno nie pięciu. Pięciu. Na pewno nie pięciu. Easy. Kupowałem bilet, no nie widziałem tego wcześniej w tym roku, zauważyłem pierwszy raz. Ludzie, trzymajcie nie pięciu. Jak ja cię lubię, kiedy ty uważasz, że masz 4 latka, jeżeli ty czegoś nie widziałeś, to znaczy, że tego nie było. A tak dla wyjaśnienia, czym jest offsetowanie. Offsetowanie jest tym, że kiedy kupujecie bilet na lot dowolnej destynacji, to dany przewoźnik
daje wam taką opcję, że za dodatkową opłatą to wy, jako pasażerowie, kompensujecie swoimi pieniędzmi to, ile CO2... Czemu mnie czasem nie posłuchasz? Ale w Ryanerze. No, ale gadaliśmy o Ryanerze. A ja mówiłem w ogóle. W porządku. Jest to tym, że jeżeli chcecie, to możecie za dodatkową opłatą ponad to, co płacicie za bilet, przekazać pieniądze liniom lotniczym, które te linie lotnicze wykorzystają na przykład na sadzenie lasów gdzieś w jakiejś części świata albo inne działania mające na celu redukcję CO2. Natomiast niektórzy uważają, że jest to greenwashing. No myślę, że nie wiemy, czy jest, czy nie jest. Natomiast ja mam na tylko nadzieję, że te środki idą na to potem. To nie jest tak, że ja im daję, a oni sobie potem to wliczają. Dlatego mówię, że to jest greenwashing, że jeżeli nie idą, to jest greenwashing. No, że bo ja jeżeli... im daję, a oni tam, no to patrz, ile mam przychodów. oni tak. A, nie, to są... I też nie wiemy, jak wiele osób korzysta z tej opcji, no bo to jest, pamiętajcie, to jest jakby jeszcze powyżej ceny biletu, a już same bilety są coraz droższe. Właśnie, czemu nie dodadzą po prostu do ceny biletu? Nie, że opcja, tylko po prostu do ceny biletu. No bo słusz, tu się akurat chyba ze mną zgodzisz. Dlaczego ty jako konsument masz być obciążany faktem, że na danym locie spala się tyle paliwa. Dlaczego na przykład Boeing czy Airbus nie powinien robić bardziej ekologicznych środków transportu? Znaczy, wiesz, ale z perspektywy człowieka to chyba bardziej chodzi o to, że się myśli o ograniczaniu niepotrzebnych lotów, a nie, że okej, latam tyle, ile chcę, tylko klikam. A, no to ja no zdecydowanie nie latam tyle, ile chcę. Bo jak ktoś i tak lata tyle, ile chce, no to i tak dla niego, czy kliknie, czy nie kliknie, to jest wszystko. Być może. Powiedz mi, Karol, o coś z powodziami. W zeszłym tygodniu pewnie widzieliście, że w Dubaju... Nie widzieliśmy. Właśnie, ty nie widziałeś, to jest niesamowite dla mnie. W każdym razie, ogromne powodzie w Dubaju. Czy tak? Dubaj kojarzy się z powodziami wielkimi deszczami? Nie sądzę. A jednak te powodzie się tam zdarzyły i tutaj mam dla ciebie kilka... Najpierw może TikToków. Co to jest? No zobaczę. Grubo, nie? No bałbym stary się. Dubaj. Bo też nie dość, że taka pogoda to pewnie dla nich jest w ogóle ekstremalnie niespotykana. Oni nie mają odprowadzenia też, wiesz, wody takiego, no bo tam nie pada tak często, więc jak to zalewa, to jest powódź. Startowały samoloty z totalnie zalanych pasów. No tak. What? No dlatego ci mówię, że dziwne, że tego nie widziałeś, stary. No. Stary. I koleś... Ale pozwalają im... Nie wiem! Nie powiedzieli, nie ej, stop? A45, no you're good for take off. You're good for take off. Am I? Are you seeing what I'm seeing? You know, shut the fuck up. Stary, ja... Nie, on nie startuje, on po prostu pewnie jedzie stąd gdzieś indziej. No, gdzie? Do oceanu? Nie, no nie wiem, pewnie nie startuje, no nie wiem, no ale nadal. Dobra, ile to 16 kwietnia było? Znaczy, dodane jest wideo, więc jeden dzień? Czy... Krótko to trwało, tak, ale to jest jeszcze więcej wideo. Tyle aut. No, myślę, że za parę miesięcy będzie dobry deal na jakąś fajną Panamerę. Zerknijcie na Automoto niebawem. No i teraz. No i to nie wygląda już tak atrakcyjnie. To już nie chce nam jechać. Me today no come job. Job no coming today. Me, what a too much road. What a too much. Yep. Czyli on mówi, że nie przyjdzie do pracy dzisiaj. To jest swój road. Tak? Tak, dziadku. Tu się klika menu. Wiesz, jakbyś mi tego nie powiedział, bym się nie skapnął, że to jest voice-over. Jest okej, okay. Ja ci wszystko pomogę. To wygląda jak Warszawa. Jak te aleje... Włod, tu jest z 10 pasów w jednym kierunku. Nie, w Warszawie nie ma 10. Ale Jana Pawła. Są dwa. Dwa tylko? No. Trzy są. No dobra, no ale trzy to nie 10. Nadal. Stary, jestem z Krakowa, dla mnie to dużo. No i teraz słuchajcie, i teraz były te ogromne powodzie, to były bardzo krótkie, bardzo intensywne deszcze, które, jak widzicie, zalały całe miasto. No i dużo osób się zastanawiało. Dlaczego? Co się stało? Jest to potwierdzone info? Okazuje się, że były działania nie tylko natury, lecz również przemyślanego poziomu. Czy da się wywołać sztuczny deszcz? Tak. Jak powiedział dr Habib nad Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, dalej będą się formować... Habibi, a Habibi to kochanie. Dr. Habib. Konwekcyjne. Tak, albowiem w tym wszystkim dużą rolę odgrywa człowiek. Bo w Zjednoczonych Emiratach Arabskich prowadzony jest program, i to od lat, jak się okazuje, o czym nie wiedziałem, program wywoływania chmur. Jak wyjaśnił dr Habib, piątkowe ulewy spowodowały chmury konwekcyjne, które uformowały się w północnej i wschodniej części kraju. Ich powstawanie to skutek udanych misji wywoływania deszczu. No nie wiem, czy określił to mianem tak totalnie udanych. No natomiast... trochę przedobrzyli, dostali do zniszczyli ludziom auta. No. Czemu się zastanawiamy nad tym? Ale jest to... Znaczy, oni mają generalnie... W zasięgu człowieka wywoływanie deszczu, kiedy się chce? Przecież w Rosji w zasięgu człowieka było odwoływanie chmur, kiedy miała być parada, no ale, prawda? No ale... To czemu ma być ale, nie... ale to co, w sensie... To co, mamy suszę w Polsce i co, i to teraz jest na wtygnięcie palców włączenie? Wiesz, że to nie kosztuje? Że to z samolotu coś zrzucają, tak? Czy coś? No tak. A, czyli nad chmurami posypujesz chmury jakimś... Żeby się formowały. Dwa lata opadów w jeden dzień. Tylko oczywiście opadów
ilości opadów dla Dubaju, tak. Tylko, że wydaje mi się, że z perspektywy takiej agrarnej... Janusz, cicho, Janusz. No. Ja zawsze powiem ci szczerze, pomijamy ten wątek i mi to realnie od jakiegoś czasu przeszkadza, że perspektywa agrar, na przykład ceny żywca. Pamiętasz, jak robiliśmy odcinki w Leszczynie? Sztuczniki. 4,90. Maciory, 4 zł. Knury, 2,80. O, to knury warto brać, taniutkie. Przecież to mówiłeś, perspektywa agrarna. No jak to, no przecież żywiec. Że zjąć pieniądze z tego? Jest... Na żywca. Żywiec to jest żywiec. Mięso. O matko, ty jesteś tym żywcem. Ty jesteś tymi świniami. Ten żywca. Ja myślałem, że cześć, to Janek śpiewak. Yeah. It really looks like they did it. To wideo nie jest jakieś takie rewelacyjne. On pierdoli o wszystkim, tylko nie o tym, co ja chciałbym się dowiedzieć. Co jest to zrobili? Cloud seeding technology has been around since the 1940s, but proving the effects of cloud seeding on the ground has been a struggle. One of the biggest challenges in weather modification is the ability to show statistically that it works. Okej, czyli problem nie jest to, że czy to jest możliwe, bo już wiedzieli, że to jest możliwe, tylko nie umieli tego zrobić dobrze. I oni to zrobili. Jak się okazuje, cały czas nie potrafią. Bo czyli najpierw było, że za mało, bo nie potrafili tego zrobić tak, żeby statystycznie zawsze się powtarzało. A to przedobrzeli. Czyli co, czy kiedyś... It's very confusing. Będzie tak, że będziemy mogli sobie wywoływać deszcze, zasłaniać słońce, jak będzie za gorąco, wysłać ludzi na Marsa, będziemy mieć taką kontrolę nad planetą, zaraz, już prawie mamy. Czy ty naprawdę uważasz, że takie wpływanie na, nawet punktowe wpływanie na opad i tak dalej, nie będzie miało długoterminowych negatywnych skutków? Because I uważam, że będzie miało na 100%. Możecie totalnie powiedzieć, ale ja jak na to patrzę, to mi się wydaje, że to jest bardzo bogaty kraj, który sobie może pozwolić na wszystko, w tym na wywoływanie deszczu, żeby jednak jakiś deszcz spadł, ale to nie oznacza, że to jest dobre, nie? Nie oznacza. W szczególności z perspektywy kraju nas, który nie jest aż tak bogaty. Nie dla psa, dla pana to! Kochani, mamy dla was małe ogłoszenie. Jak oglądacie odcinki LSA i te odcinki wam się podobają, liczymy na to, że są raz... na jakiś czas takie odcinki, które naprawdę wam się podobają. Na pewno, pewnie, jasne. Rozważcie możliwość wsparcia naszego skromnego kanału poprzez kliknięcie przycisku, który się nazywa podziękuj. Generalnie na dole pod playerem jest taka ikonka z serduszkiem. Jeżeli chcecie, to jest możliwość jednorazowej wpłaty. No okay. Można wpłacać skromne, od 10 do 2,5 tysiąca złotych. My sugerujemy wybranie nie tych najniższych od 10, tylko tak... No może, dobra, nie że od 2500, ale tak rozważcie tak od... 500 tysiąca. Myślę, że ta granica jest taka w porządku za to, co wszystko dla was co robimy. Jeśli tyle dla was znaczy, ludzie, takie zaangażowanie spośród... To możecie to zrobić. Tymczasem bardzo wam dziękujemy. Zobaczmy się jutro i pamiętajcie, żeby być... lekko... stronniczy. Dzięki za ten odcinek. Chcesz mi podziękować? Możesz... Nie. To tu. Aha. Tak. 2500? Może być.